tvpodkarpacie.pl. W gminie Zagórz trwa dyskusja dotycząca budowy kompostowni. Podczas pierwszego spotkania z mieszkańcami, które odbyło się blisko miesiąc temu w Czaszynie, burmistrz Zagórza zadeklarował rozpoczęcie od nowa procedur związanych z ewentualną realizacją zadania. Zaczynamy wszystko od nowa. Było to efektem sprzeciwu mieszkańców. Zresztą podobnie rzecz się miała w Ustrzykach Dolnych. Tam właśnie protesty mieszkańców doprowadziły do wycofania się z pomysłu budowy kompostowni w gminie. Lokalizacja, która została wskazana pierwotnie, no jest, że tak powiem, wątpliwym dla mnie miejscu. Zbyt blisko ludzi, którzy tam mieszkają, byłoby to uciążliwe moim zdaniem. Kolega dobrze mówi. Jednym słowem przede wszystkim trzeba myśleć o... No ekologii, o ekologii mieszkańców, żeby się oddychało tym świeżym powietrzem, a nie jakimś po prostu zgnitym czy tego. No nie wiem, jakie tam by były z tego skutki. Także. To znaczy ja nie mieszkam akurat w tamtym regionie, gdzie miała być lokalizowana kompostownia, ale wiem, że mieszkańcy tam okolicy no, bardzo protestowali. Nie dziwię im się w sumie. Czy u nas, czy w gminie Zagórz, po prostu nie mam wyrobionego zdania, że tak powiem. Szczerze mówiąc, że nie słyszałam o tym, no ale na pewno lepiej, żeby jej nie było. No to wszystkie te śmieci to ten, także aż tam przeciw, jak to się mówi. Lokalizacja, o której słyszałem, że ma być gdzieś w rejonie Zagórza bodaj, trudno powiedzieć, czy nie będzie to przeszkadzać tamtym mieszkańcom. tvpodkarpacie.pl